Natera manewry. Najmniej pan odłączamy to. Dobra. Biegnie do przodu. Reflektor prawy. Reflektor lewy. Trochę gazu. I ruszamy. Ale żurny zwykle się obija. Jedziemy. Czemu limit jest 0 na godzinę? Panie, weź po niegany. Mnie irytują te hulajnogi elektryczne w tych miastach. Zazwyczaj stojąc duże wyją po nocach. Ostatnio tak zauważyłem, że one wyją po nocach po prostu. Na przykład przed chwilą jakieś wyła gdzieś. No. Ach, to one są bardzo dobrymi elementami, ale jak łącze wyją po nocach. Nie wiem, skąd im się to bierze, ale se wyją czas. Motocykle są głośniejsze, chyba że elektryczne. Panie, ale motocyklami nikt mi po nocach nie jeździ. Skuterami też mi nikt po nocach nie jeździ, ale te hulajnogi... No, stają wszędzie. Drą się. Potem rozłyszę na nie... No, słownie, coś takiego. Teraz pewnie ktoś zero shoty zrobi i będą tym. Dobra. Tym to wydaje odgłosy podobne do hulajnogi. Ja. Światła, kabina, światła, jedziemy. Zobaczcie, nadrobiłem rozkład. Udało się. Jak to było, jak tor jest zajęty, to 20. Ja, to było. Dobra, motor zajęty, zahamowałem, no. A my czasy się możemy pobawić, takie coś.
teraz pomału dojeżdża. Dlaczego pomału? Bo drzewa ludów nie zahamowały i stoją bez hamulców. Więc jak je puknę, to pojadą, nie? Trzeba uważać. Nie można dociskać za bardzo. Może dociśnięte pi. Podoba mi się to. Gasimy światła, przełączamy się między kabinami. Załączamy wszystkie światła. Jesteśmy gotowi do odjazdu. Tak, podpięte, podpięte. Co cicho, one się same nie robiły? To ten technik jakiś tam to wykonuje, nie? Rewident taboru, czy jak mu tam było. No się świeci, nie? Świeci się jak w jajce. Powinien wirtualny manewrowy, ale trzeba sprawdzić, bo zapomina. Zajmie moją robotę, tylko niego. Jak on zapomni, to... Co mi po tym? To będę jechał bez, jak nie włączy. On zostanie zwolniony, nie ja. Dobra, panie, bo czas odjazdu. A tu jest jeden na semaforze. I co tam ma być? To znowuż mam mieć opóźnienie? A dopiero za półtorej minuty mi to włączy, nie? To będę miał dwie minuty opóźnienia. I co to za syn? Wagony i tak tu stały, więc ludzie mogli se wsiadać, wysiadać. A. Przez niego tylko zbędne. Znowuż mu załączyć te wentylatory. Się pojawiło? Już niedawno jak włączę, załączałem. Co się z nimi stało, że się wyłączyły? Nie ma jeszcze zgrodziska pociągu? A co to ja mam być opóźniony, bo on nie przyjechał łaskawie? On nawet nie jedzie. O, widzisz pan? Nie jedzie. Nawet już oczy na szlaku nie ma. Nie jest zajęty. Po prostu oczy się leni, dyżurny. O, jeszcze 10 sekund, co będzie czekał. Aż się zapali, nie? Półtorej minuty opóźnienia przez niego. Ja się wyrobiłem, on nie. O, zaraz jeszcze do dwóch dojdzie czasem. Zanim teraz przejazd się zamknie. Ma dwie minuty opóźnienia, drodzy panie. Dlatego, bo dyżurnemu się nie chciało. Dobra, jedzie. Czasu nie ma, bo dwie minuty opóźniony jest. Robimy? No nie byłbym tego taki pewien. A ta lokomotywa nie jedzie. Po prostu nie jedzie. Dobra, wyjeżdżamy za te rozjazdy i dajemy wpalnik mu. Oczywiście wpalnik znaczy, że dodajemy mu gazu, a nie że... No, różne rzeczy.
Może byśmy chcieli alkoholizować pociąg, to już gorzej. To też jest takie sformułowanie. No. Dobra muzyka ostatnio się na transmisję trafia, taka skoczna, a nie taki taki zmyńcy, że się spać chce. W sumie taka powinna być, bo to każdy powinien spać podczas live onu, a nie? A kto to ogląda? Wątpię, w ogóle 200 wyświetleń już ma ten live. A trwa 3 godziny. Nieźle. 3 godziny na transmisję? Nawet profesjonalni streamerzy czasem takich długich nie robią. Ja też prawie profesjonalny streamer, no można tak powiedzieć. Czy 800 ileś filmów, nie wiem, ze 150 transmisji na żywo? A mówi, że nie jest profesjonalnym streamerem. Jak późna pora, młoda godzina jeszcze. Chyba, że ktoś jutro do roboty idzie, to wtedy rozumiem. A jak nie idzie, to przecież ma na godzinę jeszcze. Na tej godzinie to jeszcze na imprezie się siedzi, a nie. No jak ktoś na pojazdu na wakacjach, to tak. No ja mam jeszcze wakacje, no jeszcze ile? No, miesiąc. Ponad trochę. Dobra, to dziś 50 ma być, ja? A to jest ta, co w krzaku staje. Brat prowadzi EP07 400-202. Stara zmiana i ja prowadzę. Zależy jak to lubi, nie? Maszyniści no raczej się zmieniają co ileś tam godzin, no nie tak co chwilę. Dobra, coś na mnie wyszło, wyjechaliśmy z 2 minutami opóźnienia, mamy 3 minuty opóźnienia. To nieźle nadrobili. Na złą stronę to lekko. Pociąg z południa nad morze to się zmieniają w Warszawie Zachodniej. Możliwe. Nie znam się aż tak. A w centralnej czemu, nie? Ale teraz do MRP1, ojej. Cała wieś usłyszała. Dobra, bo to dziś 20 ma być, ja? Na tym przejeździe.
Aha, zmienia się pan w Warszawie Centralnej? No to jednak może na stylu wychodzi. Ostatnio jechałem, to dość zmienia i loka EP09 bo była awaria, ale to na wschodniej, bo baza Intercity niedaleko. No, to taki powód. Brat, naucz się pisać. Ja mam podejrzenia, czy to na pewno brat jest brata, czy tam jeden gościu se pisze, że ma se brata, nie wiem gdzie. Raz dwoje nie jaźni. To mi się nie podoba, bo tu nie zapowiadają. Następna stacja jakaś. Twój brat lubi na twoim koncie być. No cóż, no skoro tak bardzo lubi. Muszę hasło zmienić. No, trzeba by było tak zrobić. Następny semafor do 40 na godzinę ogranicza prędkość. Trzeba mieć się na baczności i pilnować, żeby zwolnić. Kanał radiowy numer 7. A ZF3 nie działa niestety. Drużyna się zmienia, nie tylko mechanit. A nie wiem, drogi panie Mati, kiedyś jechałem do Zakopanego i sprawdzali mi bilety 4 razy, bo ponoć się drużyna konduktorska zmieniała. 4 razy w ciągu 11 godzin podróży. Naprawdę. Tak było, nie kłamie. Kiedyś ty się z tym spotkałem, wsiadłem do pociągu, jeden konduktor przychodzi, potem mi przychodzi drugi, a jechałem tylko łącznie 3 godziny. Wagony wyjeżdżają 3 minuty, 4 minuty opóźnienia będziemy mieli wyjeżdżając z Rawinowa. Katowice, ale pociąg międzynarodowy z Lidyni do Wiedni. No, to wiadomo. Się muszą zmienić. Dobra, hamuj pan, szybci pasażerowie wysiądą i szybciej będzie można ruszyć. No, 3 minuty opóźnienia.